Siemanko, tutaj Sylwetkowiec, a przed Wami 5 sposobów, jak skutecznie budować mięśnie. 1. Progresywne przeciążenie. Słuchajcie, sprawa ma się o tyle, że aby progresować, aby się polepszać, żeby ta sylwetka się zmieniała, no to musicie najzwyczajniej w świecie stawać się lepszym z treningu na trening. Jak to zrobić? Otóż warto by było, żebyśmy stale dokładali ciężaru, czy to ilości powtórzeń, czy serię, poprawiać tempo, ewentualnie zwiększać ilość serii. 2. Wykonujcie serię bardzo blisko upadku mięśniowego. Przyjęło się, że powinno to być około 1-4 powtórzenia w zapasie, choć powiem Wam szczerze, że ja jestem zwolennikiem bycia naprawdę przy skraju upadku mięśniowego, szczególnie osób początkujących. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty. Otóż często wydaje nam się, że już więcej zrobić nie możemy lub zostało nam jedno powtórzenie, a w rzeczywistości, gdyby stanąć nad Wami z batem, to zrobicie tych powtórzeń jeszcze o wiele, wiele, wiele więcej. Jesteście dalej od upadku niż te 1-4 powtórzenia. 3. Optymalna czy też odpowiednia objętość treningowa. Słuchajcie, przyjęło się, że w skali tygodnia powinno się wykonywać serii roboczych między 10 a 20. Sprawa jest oczywiście w miarę indywidualna, to jest taki przykład książkowy. Otóż poniżej tego nie będziemy w stanie progresować i budować mięśni, a powyżej tego po prostu będzie to taka praca nieefektywna, która więcej korzyści nie przyniesie niż to, co powinniście robić w tych ramach 10-20 serii roboczych w skali tygodnia. 4. Odpowiednie przerwy między seriami. Tutaj błąd bardzo duży, jeżeli chodzi o osoby początkujące. Te serie, w zależności oczywiście od ćwiczenia, bo wiadomo, że przy uginaniu na przykład na biceps, a przy przysiadzie będzie to różnica, ale przyjęło się, że powinniśmy odpoczywać między 2 a 3, nawet do 5 minut przy tych nawet naprawdę ciężkich ćwiczeniach. Jeszcze sprawa taka druga. Ja jestem zwolennikiem nawet nie tyle co trzymania konkretnych czas przerw, jeżeli chodzi z zegarkiem w ręku, a odpoczywanie do tego momentu, kiedy wiem, że jestem w stanie zrobić następną serię tak samo ciężką, jak tą poprzednią. Chodzi po prostu o to, żeby Wasz układ nerwowy, organizm był w stanie się zregenerować i właśnie wykonać tak samo ciężką pracę następną w następnej serii, niż przy tych każdych poprzednich. Jeżeli tego nie będzie, układ nerwowy będzie najzwyczajniej w świecie zajechany i nie wykorzystacie swojego pełnego potencjału do pracy na sporym ciężarze. 5. Sprawa ostatnia. Trenowanie każdej partii mięśniowej częściej niż jeden raz w tygodniu, a mam na myśli tutaj 2-3, a znam nawet przypadki, kiedy ktoś był w stanie trenować każdą partię 4 razy w tygodniu, co sprowadza się do poprzedniego punktu a propos objętości treningowej, bo to będzie dosyć istotne, ale pamiętajcie, że lepiej w przypadku nawet osób zaawansowanych jest pobudzać każdą partię częściej, a w mniejszej ilości, niż na odwrót, rzadziej, a po prostu ją katować na maksa za jednym razem. Mam nadzieję, że taki format wyliczanek Wam się podoba. Wy wbijajcie do nas na social media, a my się widzimy w następnym odcinku. Do zobaczyska.